bardzo ważnym i z bardzo pozytywnym odzewem spotyka się punkt nowej areny programowej, jeśli chodzi o połączenia, przywrócenie połączeń autobusowych, czyli połączeń autobusowych między różnymi gminami, powiatami, niejednokrotnie sąsiedzkimi, których dzisiaj brakuje. Tutaj koszt tego będzie wynosił około 800 milionów złotych, czyli będzie polegało to na nietworzeniu, też rzuca często opozycja hasła nacjonalizacji transportu, tworzenia jakichś państwowych przedsiębiorstw komunikacji. Absolutnie nie, będzie to dofinansowanie na poszczególne linie, to samorządy będą decydować w drodze przetargu o firmach, które będą, czyli o przewoźnikach, które będą te połączenia realizować. Tutaj te pieniądze zostaną przekazane do samorządów, tak, ażeby to samorządy decydowały, które połączenia, bo to samorządy wiedzą, które połączenia są najbardziej potrzebne, gdzie te potrzeby społeczne są największe i będą organizowały przetargi, w wyniku których zostanie wybrany przewoźnik, który otrzyma w wyniku realizowanych przewozów dotacje na każdy kilometr. Na tej zasadzie to polega, no inaczej tego jakby rozwiązać nie sposób. No, tworzenie w dzisiejszych czasach gospodarki wolnorynkowej, to był zarzut między innymi opozycji o tworzenie państwowych firm przewozowych, no, to jest dzisiaj nierealne. Po prostu przewoźnicy, każdy będzie mógł do tego przetargu stanąć, czy to większe, czy mniejsze firmy. I oczywiście w ramach specyfikacji przetargowej, bo wymogi muszą zostać spełnione, te przewozy będą realizowane. Oczywiście to wszystkich potrzeb nie zaspokoi, ale na pewno te pilne, te najbardziej wzywające, wołające o takie wsparcie będą zrealizowane. Chodzi tutaj przede wszystkim, to mówiłem na ostatniej konferencji, chodzi przede wszystkim o osoby starsze, te, które niejednokrotnie z terenów wiejskich nie mają niestety środków transportu, aby dostać się do lekarza, instytucji różnego rodzaju, czy to komercyjnych, czy innych, ale też o młodzież, która niejednokrotnie jest stawiana w takiej sytuacji, iż wybiera szkoły nie te, które chce wybrać, o których jakby marzy, z którymi łączy przyszłość, tylko te, do których ma najszybsze połączenie, czy ma w ogóle połączenie. Osoba, która dzisiaj otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3000 zł brutto, otrzymuje na rękę 2150 zł. Po wdrożeniu tego programu, tego punktu areny programowej, otrzyma 2350. 200 zł więcej będzie miało, taka osoba będzie miała w kieszeni i ona dotyczy wszystkich osób, oprócz osób, które prowadzą działalność gospodarczą. To jest jeden wyjątek. Także niezależnie czy wszystkie osoby, czy są na umowę zlecenie zatrudnione, na umowę o pracę, są ubezpieczone w KRUS-ie, wszystkie osoby oprócz działalności gospodarczej, bo z kolei ten kolejny punkt dotyczy właśnie działalności gospodarczej, więc tutaj to jest dla znakomitej większości tej grupy przedziału wiekowego Polaków. Powiemy krótko o Funduszu Dróg Lokalnych, który został ogłoszony na województwo łódzkie. W tym roku otrzymaliśmy z tego programu 240 milionów złotych i to jest 4 razy więcej niż w poprzednich latach, czyli jest to ogromna, ogromna kwota. W skali kraju jest to 6 miliardów złotych. Program przewidziany jest na najbliższe 10 lat 36 miliardów złotych. Także myślę, że to zdecydowanie poprawi jakość dróg lokalnych, gminnych, powiatowych, które naprawdę bardzo często są w fatalnym stanie, a samorządy niejednokrotnie z różnych przyczyn niejednokrotnie nie stać na remonty tych dróg. No sama ta kwota, zwielokrotnienie tych wydatków na infrastrukturę, myślę, że w przeciągu najbliższego roku, ale jestem przekonany najbliższych lat,
bo to jest program rozłożony w czasie. No wiadomo, nie można wszystkiego zrobić naraz, bo też oczywiście są moce przerobowe ograniczone, ale jest to spora kwota na województwo łódzkie. Wnioski już są składane. Tak. Także tylko chodzi o zasady naboru, czy rozpatrywania tych wniosków. Ja z tym problemem spotkałem się u siebie, to znaczy podczas innych rozmów, ale mogę Państwa uspokoić, że te, które już były jakby zaplanowane inwestycje, będą realizowane z odpowiednie dobrym dofinansowaniem. W niektórych samorządach, w niektórych gminach po prostu nie było takich dróg, które by spełniały warunki. Albo były tylko na przykład w głównej wiosce. Ja się spotkałem tu w jednej z gmin, gdzie wójtowi zarzucano, że robi tylko drogi w jednej wiosce. No on mówi, no robię w jednej wiosce, bo tam tylko drogi spełniają parametry, więc albo robimy, albo nigdzie nie zrobimy. A tutaj chodzi, w tym programie chodzi o to, ażeby tych kilometrów dróg powstawało, czy było remontowanych jak największe długości. Bo niejednokrotnie spotykaliśmy się z taką sytuacją, iż ścieżki rowerowe, zatoczki, jakieś takie płoty powstawały, no dobrze, że one powstawały, ale pytanie brzmi, czy te pieniądze zamiast iść na asfalt i na poprawę faktycznie jakości dróg powiatowych, gminnych, no niekoniecznie one zostały w ten najbardziej naglący sposób potrzebny wykorzystane. Reasumując,